Dzień dobry, w salonie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Paweł Soloch. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zanim o bezpieczeństwie, tym na poważnie, spojrzyjmy na chwilę na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeszcze przez kilka dni można licytować narty, które oferował prezydent Andrzej Duda. Cena nart na dziś to jest ponad 13 tysięcy złotych. Zastanawiam się, czy gdyby pan jako szef BBN-u taki certyfikat do tego dorzucił, że ten, kto kupi te narty na pewno nie upadnie na stoku i będzie absolutnie bezpieczny, to ta cena nie poszybowała yy, Chciałbym z... mieć taką możliwość. Niestety certyfikat wydać mogę, ale czy będzie wiarygodny, no tutaj yy, to jest powyżej możliwości jednak BBN-u. Ale wierzymy w to, że, że, że będzie że, że, że i, I że cena nart poszybuje. Panie ministrze, 22 września zadałem panu w tym studiu pytanie, kiedy zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, Pamięta pan, jaka była odpowiedź? No, że pre, zapewne nie pamiętam, ale zapewne była taka, że prezydent rzeczywiście znaczy podejmie de decyzję w stosownym czasie, po wyborach, bo to było jeszcze przed wyborami. Odpowiedział pan wtedy, że prezydent rzeczywiście podejmuje decyzję i użył pan sformułowania, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego zbierze się hmm. Wkrótce, panie ministrze, czy od 22 września to wkrótce się nie zadziało. Dlaczego? Nie no, mieliśmy, mieliśmy wybory. Formował, formował się nowy, nowy rząd prezydent też chciał dać czas ministrom, zwłaszcza tym kierunkowym, związanym z bezpieczeństwem, zarówno ministrowi obrony, ministrowi spraw zagranicznych, no, premierowi, prawda, że najpierw, żeby uformować, żeby oni uformowali swoją swoją agendę. No ale wtedy też pan mówił, że jest kampania, rzeczywiście, że, tak, że to nie no jest tak, dobry tak, moment tak, na oczywiście. to, ale no, od, od wyborów trochę czasu już minęło, a wkrótce wydaje się, że trwa dłużej niż, krócej Niż trzy miesiące. E, to prawda, tylko to, tak jak powiedziałem, no mieliśmy w końcu października wybory. Później b, 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 był czas też politycznie gorący. Pierwsze decyzje, e, pierwsze decyzje m, m, rządu. E, okres e, świąteczny. Teraz rzeczywiście jest szybka agenda związana z, z, ze szczytem NATO. Więc... No właśnie, to powtórzmy pytanie. Kiedy zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego? no mogę powtórzyć to samo słowo wkrótce, wkrótce, ponieważ nie jestem w stanie podać daty, ale na, na, na pewno bardzo szybko, bo pan prezydent jest w tej chwili przygotowuje się do swojej wizyty w Brukseli 18 stycznia. Będzie się konsultował z najważniejszymi osobami w państwie odpowiadającymi właśnie za, za bezpieczeństwo i decyzja odnośnie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, powtórzę raz jeszcze, zapadnie wkrótce, ale rzeczywiście już teraz mówimy o bardzo, bardzo krótkim terminie. Nie, nie jestem w tej chwili w stanie podać, podać daty, dlatego, że o tym zadecyduje prezydent. A kto dziś zasiada w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego? Nie no, skład Rady Bezpieczeństwa z punktu widzenia formalnego jest składem wyznaczonym przez, przez poprzednika, prawda? Jest to skład imienny. No, oczywiście jest, I te wszystkie osoby, które były wcześniej, one wciąż są w Radzie Bezpieczeństwa nie, no, Narodowego? Nie, rada bez... Bogdan Borusewicz, Tomasz Siemoniak, Ewa Kopacz, Leszek Miler, Janusz Piechociński, hmm. Jarosław Gowin, Teresa Piotrowska, Grzegorz Schetyna, jest... Marek Biernacki. Małgorzata taki dwa to jest, to, jest, to jest skład Rady Bezpieczeństwa wyznaczony przez przez poprzedniego prezydenta. I te osoby prezydent, zostały odwołane ze składu? będą formalnie odwołane w momencie, kiedy będzie powołowany nowy nowy skład Rady. Czyli do tej pory nie ma żadnego nowego składu Rady, mimo że pan prezydent no, kilka miesięcy już urzęduje. Tak, oczywiście, natomiast to jest dla wykonywania kompetencji prezydenta Rzeczypospolitej. W zakresie bezpieczeństwa. Nie ma to większego znaczenia, dlatego że ciało, Rada Bezpieczeństwa jest organem doradczym, doradczym prezydenta i fu funkcjonuje wtedy, kiedy prezydent ją, ją zbiera. Więc w tej chwili Rada nie funkcjonowała, ponieważ nie było żadnego spotkania Rady Bezpieczeństwa. Najbliższe, jakie będzie, będzie spotkaniem już w nowym składzie. A ten nowy skład będzie w jaki sposób dobrany, ułożony? Kto się znajdzie w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego? O tym zadecyduje ostatecznie prezydent. Do tej pory nie było takiej decyzji, że to będzie szeroki Prezyd skład obejmujący przez przedstawicieli klubów parlamentarnych czy też wąski skład prezydent rozważa um, e, ostateczny kształt rady bezpieczeństwa w tej sprawie podjął już e, konsultacje i odbyło się, odbyło się parę rozmów, ale no jeszcze za wcześnie, żeby to, to będzie decyzja prezydenta, więc ja nie mogę się tutaj substytuować za swojego szefa. Ale rozważa także to, żeby tam nie znaleźli się, tak jak do tej pory, przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych? To prezydent to ogłosi, tak jak już teraz z całą odpowiedzialnością, mogę powiedzieć, że to będzie bardzo, bardzo szybko. To, to wkrótce nie będzie już trwało e, e, miesiące. To wkrótce ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego będzie poświęcona właśnie przygotowaniom do szczytu NATO, jeśli dobrze rozumiem. E, e, to będzie na pewno jeden z głównych, jeżeli, jeżeli nie główny, główny temat, ale oczywiście widziany w szerszym kontekście, no bo mamy problemy bezpieczeństwa i wyzwania z tym związane, które mogą być tematami szczytu NATO, ale też no, widziane troszeczkę w szerszej perspektywie, nie tylko samo NATO, ale również relacje z Unią Europejską, kwestia kryzysu migracyjnego i tak dalej. ale kryzys migracyjny nie od dziś trwa, do tej pory Rada Bezpieczeństwa o tym nie rozmawiała. Tak, dlatego o, no, prezydent rozmawia oczywiście z, z, z osobami odpowiadającymi za te sprawy w państwie. Natomiast nie, nie w formule Rady Bezpieczeństwa. Nie, nie, nie zawsze w takich kwestiach jest niezbędna właśnie formuła Rady Bezpieczeństwa. Wystarczą bezpośrednie rozmowy z odpowiednimi ministrami czy, czy osobami odpowiadającymi za te kwestie. Natomiast yy, Tutaj oczywiście Rada Bezpieczeństwa zajmie się również wyznaczaniem strategii państwa w ogóle w zakresie bezpieczeństwa. Oczywiście, w perspektywie szczytu NATO i w perspektywie tych wyzwań, które mamy przed sobą w tym roku. A propos szczytu NATO, szef ministerstwa obrony Antoni Macierewicz mówił w Weekend w Radio Maria a propos tego szczytu i powiedział tak, że na tym szczycie zostanie podjęta decyzja, czy Polska jest normalnym, równoprawnym członkiem NATO, czy jesteśmy traktowani jako kraj drugiej kategorii. Panie minister co Pana zdaniem będzie dowodem na to, że jesteśmy krajem traktowanym tak jak inne kraje równoprawnie z innymi członkami NATO, a nie jesteśmy krajem drugiej kategorii? No, nie, nie uważamy się za kraj, za kraj drugiej, drugiej kategorii. Pan prezydent chciałby, żeby w związku ze zmieniającą się sytuacją od, no, od momentu wybuchu konfliktu na, na, na Ukrainie konflik i od momentu zwłaszcza od momentu aneksji Krynu, Krymu, dąży do tego, żeby obecność NATO, w Polsce i w krajach, jak to się mówi, fachowo-flankowych NATO, prawda, czyli tych, które graniczą z obszarem dawnego Związku Radzieckiego, żeby ta obecność była wiarygodna, to żeby, żeby rzeczywiście pełniła rolę odstraszającą dla, dla potencjalnego agresora. I w tym sensie no, nasza sytuacja jest i, i, i to, co potrzebujemy dla naszego bezpieczeństwa, ma inny, inny charakter, jest innego rodzaju, jest inna nasza sytuacja niż sytuacja, powiedzmy, Belgii czy Holandii. A tak Czego potrzebujemy, środku... czego oczekujemy, że no coś wiesz... się wydarzy na tym szczycie NATO? Jaki będzie jego finał, efekt dla nas? Nie, no to o, o tym, jaki będzie, będzie, będzie finał, przesądzi, przesądzą przygotowania do szczytu. No, między innymi e, spotkanie, to, to bardzo, bardzo będzie istotna, e, istotne spotkanie ministra ministrów obrony e, państw NATO e, w połowie lutego. Tam właśnie będzie mowa o e, konkretnych, w, konkretnym wojskowym e, wymiarze e, w wymiarze działań, które, które, które NATO powinno, powinno podjąć, to zresztą ten wojskowy wymiar jest istotą samego, samego sojuszu, bo decyzje polityczne mają przygotować działania już później związane z, odnośnie infrastruktury wojskowej i to, co, co zostanie zadecydowane na samym szczycie, bezpośrednio ogłoszone, no, będzie się decydowało teraz właśnie, w lutym, w marcu. prawda? To, to, to I my będą te teraz decyzje. będziemy prosić, zachęcać, żeby w Polsce pojawiły się bazy polsko-amerykańskie? Nie, my, my mówimy o, o wiarygodnej obecności NATO. Ja, tak, tak, tak. Ale Taką prezydent Andrzej Duda w kampanii wyborczej mówił o tym, że miałyby się pojawić w Polsce bazy polsko-amerykańskie. Jego zdaniem, jak wtedy użył sformułowania, to byłoby rzeczywiste wzmocnienie naszej pozycji. Jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej mówił o wiarygodnej obecności NATO. I w Ale tym jako kandydat był... mówił o tym, że polsko-amerykańskie bazy powinny się tak, pojawić w Polsce. Oczywiście naszym, naszym ostatecznym i idealnym rozwiązaniem byłaby obecność... Yy, 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 ciągła tak to nazwijmy, wojsk sojuszniczych na terenie Polski tak do tego, do tego dążymy natomiast w jakiej to jest formule to przypomnę jakiś czas temu wypowiedź ministra Waszykowskiego który mówił o tym że klasyczne bazy amerykańskie takie jakie znamy z okresu zimnej wojny z tą infrastrukturą przedszkolami szkołami rodzinami odchodzą w przeszłość inna jest strategia mocarstwa mamy pewne kroki mocarstwa o Stanach Zjednoczonych mamy pewne Kroki, które Amerykanie już poczynili, czyli roz rozmieszczenie ciężkiego sprzętu na, na, na terenie Polski bez yy, stałej obecności żołnierzy, właśnie w takim stylu, jak to miało yy, i ma jeszcze do dzisiaj yy, miejsce w, w latach 80., -tych, 70., -tych, prawda, że z, z rodzinami mieszkają przez wiele lat na, na terenie danego kraju. Mówimy bardziej o rotacji, więc ta. Ostateczna formuła, ona będzie właśnie teraz decydowana. Tutaj dużą rolę do odegrania mają ci, którzy będą prowadzili bezpośrednie techniczne rozmowy, bo zawsze w takich sytuacjach diabeł tkwi w szczegółach. To będzie ustalane na poziomie ministrów, ministrów obrony. W jaki sposób ta obecność wzmocniona i e, rzeczywista, e, mające z, realne znaczenie i odstraszające i będąca częścią systemu NATO będzie się realizowała? Prezydent Andrzej Duda, jeszcze jako kandydat na prezydenta, przekonywał w kampanii wyborczej, że przynajmniej część amerykańskich baz e, z Niemiec należałoby przenieść do Polski, stwierdził, że to byłaby prawdziwa gwarancja naszego bezpieczeństwa. E, czy to znaczy, że jeśli bazy wojsk USA nie będą przeniesione z Niemiec do Polski, nie będziemy mogli mówić o pełnym zagwarantowanym bezpieczeństwie dla Polski. Panie redaktorze, ja bym się skoncentrował na tym co mówi prezydent Andrzej Duda jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Ważne jest to co proponował Polakom Nie ważne jest to, to jest pokazane jako cel, tak? Natomiast to, co będzie zrealizowane poprzez szczyt NATO, no to najbliższe miesiące zdecydują. Ja zwracam uwagę, uczyniliśmy i to jest dużym sukcesem Polski, myślę również z wielką osobistą zasługą pana prezydenta. Wspólna deklaracja dziewięciu państw w Bukareszcie, która budziła wielki niepokój naszych niektórych komentatorów i pewien, pewne znaki zapytania po stronie naszych sojuszników. Ona została zaakceptowana. Tam jest mowa właśnie o wzmocnieniu wojskowej obecności NATO, o zagrożeniu ze strony Rosji, bo pamiętajmy, że w NATO decyzje muszą zapadać jednogłośnie. Musi być konsensus wszystkich, wszystkich sojuszników. To, co było deklarowane w kampanii wyborczej, nie było, z, ta perspektywa nie była tak łatwo przyjmowana przez niektórych naszych zachodnich sojuszników NATO, jak, jak to jest obecnie, zaakceptowano właśnie tę kwestię wzmocnienia obecności, zasadę dążenia do wzmocnienia obecności NATO, w tym infrastruktury wojskowej właśnie na, w państwach flankowych. Bardzo duży sukces szczytu w Bukareszcie, który zakończony wspólną deklaracją podpisaną przez wszystkie dziewięć państw, które mają często rozbieżne interesy, troszeczkę inną perspektywę mają Węgry, Słowacja, inną kraje. Prawda, czy Rumunia, czy Polska. Tutaj dziewiątka zaprezentowała jedność, co zostało przyjęte bardzo pozytywnie ze strony reszty sojuszników, więc postęp został dokonany bardzo dużo, również no, wskutek działań prezydenta. Dyplomatyczne zabiegi, jeśli rozumiem, trwają. Pod koniec marca prezydent będzie na szczycie nuklearnym w Waszyngtonie. Czy to będzie okazja do rozmowy o amerykańskich bazach w Polsce? Zobaczymy. Agendy, agendy szczegółowej nie ma, to będzie okazja na pewno do, 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 rozmów, do rozmów o, o bezpieczeństwie o, i o gwarancjach bezpieczeństwa. To jest... I, I będzie wtedy rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Barackiem Obama? To te, te szczegółowej agendy jeszcze na, na, na dzień dzisiejszy nie, nie mamy. Będziemy się, będziemy się o, to, o to starać. Natomiast rzeczywiście, jeszcze raz podkreślę, na, najistotniejsze. No, przy... chodzi nam o obecność infrastruktury natowskiej. Na... Będziemy się o to starać, panie ministrze, oznacza, że będziemy starać się o spotkanie prezydentów Dudy i Obamy. Oczywiście, zawsze, zawsze jest, to, jest to bardzo istotny element kontaktów Polski ze Stanami Zjednoczonymi. A jeśli chodzi o, o kwestie wojskowej obecności NATO, to powtarzam, patrzmy całościowo. Mamy decyzję amerykańską, wstępną decyzję amerykańską na temat budowy bazy w Redzikowie. No to jest ten element właśnie obecności amerykańskiej na terenie Polski. Więc domaganie się właśnie jeżeli mówimy o bazach o, o, o amerykańskiej obecności, no to jest to jeden z tych przykładów, który wygląda na to, że będzie zrealizowany jeszcze w tym roku. Szef znaczy biura, realizacja rozpocznie się Bezpieczeństwa Narodowego, Paweł Solow, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Marcin Zaborski. do usłyszenia.